Smog, czyli tak naprawdę nadmiar zanieczyszczeń, które zdarzają się w powietrzu, którym oddychamy. Samo zjawisko smogu występuje rzadko, natomiast przekroczenia ilości zanieczyszczeń powietrza, czy pyłu zawieszonego, czy benzoapirenu, czy tlenków azotu, siarki, zdarza się kilkanaście razy w roku. Czyli takie długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa przede wszystkim na nasz naturalny filtr, jakim jest układ oddechowy. Cierpi na tym nos, gardło i płuca jako takie, więc ten stan zapalny, który wywołuje pył zawieszony czy węglowodory aromatyczne, doprowadza do rozwoju astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dzieci częściej chorują z tego powodu, że żyją w zanieczyszczonej atmosferze. Bardzo mocno wierzymy w to, że jak budowanie świadomości tego, czym jest smog i skąd się bierze smog, jest szalenie istotne. No, niestety jesteśmy w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w naszej Europie. No i rzeczywiście to, co my możemy robić, to po pierwsze możemy edukować, możemy uświadamiać, ponieważ każdy z nas ma wpływ na to, jaki ten poziom smogu w naszej okolicy jest, ale też możemy w jakiś sposób przeciwdziałać. No najprostsza metoda, możemy monitorować poziom zanieczyszczenia w okolicy, możemy zakładać maski, które chronią nas przed wdychaniem zanieczyszczeń, ale też mamy wpływ na to, czym palimy w naszych piecach, czy też mamy wpływ na to, jak często i jakimi samochodami jeździmy.